Województwo mazowieckie szykuje się do ferii. Dwutygodniowa zimowa przerwa od szkoły wcale nie musi oznaczać nudy. To doskonały czas, by nadrobić zaległości lub nauczyć się czegoś nowego, na przykład pływania. Bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w czasie ferii organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak co roku, oczywiście nauka pływania, i też gry i zabawy w wodzie. To takie podstawowe rzeczy, które będą się odbywały w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od poniedziałku do piątku, oczywiście przez 2 tygodnie ferii. Z darmowej nauki pływania mogą skorzystać uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych i dzieci młodsze. Zajęcia będą się odbywały codziennie o godzinie 9. Gry i zabawy w wodzie będą się odbywały w godzinach od 10 do 11. Dla nieco starszych przewidziano zniżki. Jak zawsze już od wielu, wielu lat wejście na basen w okresie ferii zimowych jest tańsze. Od godziny do godziny 15 to wejście za okazaniem karty Mławiaka po 3,50 za godzinę. To wszystko w czasie ferii zimowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szczegółowy harmonogram zajęć, jakie w trakcie ferii będą się odbywać na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, a także imprez sportowych organizowanych w szkołach, dostępny jest na stronie internetowej instytucji.